Cześć wszystkim. Dzisiaj będzie kolejna część filmiku na temat tej kamery GoPro Hero Plus z LCD-kiem. Mianowicie nie włącza się. Powiem wam tak, inspekcja jednak taka wzrokowa pod mikroskopem jest bardzo, bardzo wskazana. Przegapiłem, nie wiem jakim cudem przegapiłem pewne rzeczy tutaj na płycie. Nie zauważyłem tego. Nie wiem, pośpiech czy coś. Jak widzicie, tutaj jest taki układzik, on się strasznie grzał, dosłownie tak się nagrzało, że druga strona płytki aż no, praktycznie parzyła. I teraz jak sobie wziąłem tą stronę tej kamerki pod mikroskop, to już ten układ sobie tutaj wylutowałem. Ale pokażę wam. To jest wylutowane. Tutaj ogólnie widzicie, są ścieżki aż, nie wiem, powypalane. Jakieś chyba było zwarcie dosyć ostre. Tu jest kondensator, który był. Gdzie on mi poleciał? Jest, dobra. Znalazłem go. Jeszcze raz włożymy. Tu jest kondensator, który był. Dokładnie. W tym miejscu, o w ten sposób, jakoś tak. Wiecie o co chodzi, nie? Bo teraz mi się będzie kleić, bo jest w stopniku pinseta. No i on sobie tutaj leżał i obok tego ten układzik, który był umiejscowiony w ten sposób. No widać, że tutaj jest ostro. Kurczę, więc czymś to doświetlił. Poczekajcie, może wezmę sobie tą od mikroskopu taką LED-ową nakładkę i zobaczymy, czy to poprawi trochę jasność. Dobra, lecimy dalej z wynikiem. Jak widzicie, tutaj jest ostro, ostro po kurczę, porozrabiane. Może sobie powiększę, spróbuję powiększyć troszeczkę ten obraz. O, teraz będzie fajnie to widać. Widzicie? Tutaj w ogóle jest porozwalane. Jest jeszcze mi monitor szwankuje, ten 24 cale. Zamówiłem kondensatory. Wszystkie jakie były spisałem na tej płycie. I zobaczymy jak mi prześle. O, teraz się wykaszanił całkiem. Nawet nie mogę pauzy teraz zrobić, bo mi się monitor stegował. Włączę go na 5 sekund. Włączę go z powrotem. Może się rozgrzeje, kurczę, żeby się rozgrzał. Ogólnie powiem wam taki motyw przy okazji, że ten monitor rozebrałem wczoraj. Wylutowałem wszystkie kondensatory oprócz tego największego, co jest na płycie. I mierzyłem je tym miernikiem RLC na Atmedze. Te 4 dokładnie. I idealnie wszystkie pokazywały, że są sprawne. ESR też bardzo był niski, także podejrzewam, że to nie są kondensatory przyczyną tego migania obrazu. Tylko gdzieś coś się z matrycą dzieje. Znowu mi się wyłączył. Prawdopodobnie może być to też inwerter, jak ktoś mi kiedyś napisał w komentarzu. I powiem wam tak. No, come on. No, rozgrzej się. Musi się chyba rozgrzać. No, wejście DVI. Dobra, włączył się jakoś. No, znowu się wyłączył. Coraz bardziej to jest upierdliwe. Nie wykryto sygnału. Już się nie włączył. Już mi się nie włączył. Co jest najlepsze? Nie mogę teraz nawet powerem go wyłączyć. Świeci się zielona dioda, ale nie reaguje. Widzicie jak to jest z tym monitorem. Jeszcze raz go spróbuję włączyć. Dobra. A może to kondensatory są. I co teraz zrobić? Teraz muszę te pola oczyścić tutaj wszystkie sobie.
W ogóle ten układ sobie ściągnę, go wezmę, położę. Powrócimy go na drugą stronę, zobaczymy, jak on wygląda po drugiej stronie. Proszę cię, monitorku, no weź chociaż działaj. Dobra, jest. Jedna tutaj nóżka, widać, że jest przyjarana. I na nią poszło właśnie jakieś tam przepięcie. No widać, że tutaj, w tym miejscu, dokładnie ten obszar cały na tej GoPro Hero. Szkoda, że tego wcześniej nie zobaczyłem, bo wymieszałem z baterią trochę. Widzicie, ta cała sekcja tutaj. Trzeba będzie ją posprawdzać. Przede wszystkim rezystory. No i od tutaj zrobić te pady. Dobra, ja sobie to na bok gdzieś położę, tak żebym nie zgubił. Wezmę na chwilę, odłożę to na bok, położę to na... Znowu monitor mi się wysypał. Czyli być może jak wlutowałem te kondensatory i wlutowałem z powrotem, jest jeszcze gorzej. Być może to wina kondensatorów. Cholera wie. Nie mam żadnego urządzenia, żeby, kurczę, te kondensatory gdzieś tam... A to nawet nie ma sensu, trzeba nowe wstawić, całą sekcję od razu. Wtedy zobaczymy. Będzie z tego filmik oczywiście. Albo to są kondensatory. Strasznie się teraz włącza i włącza. No nie mogę nic nawet teraz robić, bo on mi się nie chce włączyć do końca. Chciałbym, bo 24 cala jednak to jest takie absolutne minimum do pracy na mikroskopie i w ogóle użytkowania laptopa, peceta. No nie chce się włączyć. Okej, włączył się. A zobaczymy, czy będzie ekran. Oj, znowu jakaś kaszana. Znowu się włączy. Czyli to są kondensatory, kurde. Skoro go rozkręciłem, wyciągnąłem kondensator, żeby je pomierzyć, i on mi się teraz restartuje. Czyli gdzieś jakiś jest kondensator, który zalicza zgon. I te napięcie nie jest stabilne. No, znowu wysiadł mi. Kurczę, dobra, teraz tylko jak mi się uda, żeby on przez chwilę był obraz, zrobię pauzę, bo to nie ma sensu tego na razie nagrywać. Bo monitor, kurczę, mi szaleje. Taki filmik będzie do dupy. Dobra, robię. Dobra, słuchajcie, monitor mi się ustabilizował na razie. Zobaczymy, jak to będzie. To co, najpierw oczyszczę sobie te pola. Naniosę troszeczkę tutaj topnika. Zobaczycie przy okazji mój taki dziwny jakiś sposób. Się dawno powinienem zaopatrzyć w jakąś tą, jak to się nazywa, strzykawkę z topnikiem, nie? Kurczę, ta płytka nie jest do niczego przymocowana, a w ogóle nawet se grot zmienię. Palcami wyciągam przy 200 stopniach grot z tej lutownicy. Świetna sprawa. No po prostu jestem pod wielkim wrażeniem. A mi się jeszcze statyw trzęsie. Dobra. Wkładam teraz większy grot. Sobie tylko tutaj gąbkę jeszcze zrobię, tak żeby ona była w miarę. Mokra, żeby ten grot czyścić. No i dobra, ustawię sobie teraz 300 stopni. Spróbujemy tutaj troszeczkę odciągnąć. A w ogóle wiecie, co bym zrobił? Ja sobie na tą plecionkę albo na grot dam trochę cyny, minimalnie. Dobra, zobaczymy, jak to pójdzie.
Ja bym tylko chciał, żeby były pady nieuszkodzone. Chociaż może coś z tego będzie. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Na razie tylko tak chcę. O, chociaż ta plecionka, ona jest już mocno zasyfiona tym, muszę ją obciąć. Okej. I co jeszcze fajnego sobie wymyśliłem? Taką plecionkę, końcówkę warto jest troszeczkę namoczyć w topniku, to nam ułatwi odciąganie tej cyny. Przynajmniej ja tak myślę, że to coś daje. A zresztą zobaczę sobie tak normalnie lutownicą. Widziałem fajny sposób, jaki pokazywał gościu. No tutaj troszeczkę musi być ta kolba rozgrzana. Mnie najbardziej zastanawia, wiecie, który? Tak, tutaj jest trochę tego padu. Tutaj na pewno nie ma. Tutaj też jest wyrąbane. Oj, kurde. Ciekawe, co w ogóle się stało, powodem było tego, że tak to się tutaj roztagowało. Czyżby zalanie i zwarcie? Tak podejrzewam. Już ta plecionka też nie jest jakaś za najlepsza. Może dam sobie troszeczkę świeżego topnika. Ostrość poprawia. Okej. Tak, tutaj jest tutaj dobrze. Tutaj szedł kondensator. To idzie ta do tego. Zobaczcie, tutaj szedł kondensator do tych dwóch. I tutaj szło do tego. I teraz pytanie, gdzie szedł ten? Bo tutaj nic nie było, to nas nie będzie to jakby. Chyba nie było. Na pewno ten układ i ten kondensator będą wymagały jakiejś tam robótki. Zobaczmy sobie w ogóle. Spróbuję się to tutaj pokazać wam. Taki mały elemencik. Szlak trafił.
No, na pewno jest on uszkodzony. To najlepsze teraz trzeba będzie zrobić troszeczkę to. W tym celu sobie naniosę troszeczkę tutaj topnika na to. Okej. Dam trochę cyny na końcówkę lutownicy. Złapię go jakoś może najpierw tak bokiem. Okej. Myślę, że ten układ chyba jeszcze jest w miarę okej. Najgorzej będzie tutaj z odtworzeniem tej płytki, że tak powiem. Raczej wszystkie tutaj piny teraz już ma. Okej, zrobione. Dobra. No płytka jest najbardziej skaszaniona. Dobra, ja sobie wezmę to pod mikroskop stereoskopowy, bo na cyfrowym to no naprawdę, no nie lubię robić. Jeżeli chodzi o jakieś bardzo, bardzo precyzyjne prace. Także ja sobie zrobię pauzę i ogarnę to pod stereoskopowym. Okej, teraz będzie takie podsumowanie. Wylutowałem ten element, który jest. Ja wam pokażę to na Firefoxie, czego tam w ogóle brakowało. Powiększymy sobie troszeczkę obraz. Gdzie tu jest powiększenie? Może zrobimy inaczej trochę. W ten sposób. O, jeszcze inaczej. Powiem wam, o co chodzi. Tu mamy dwie strony tej płytki. Dobra, jest. Powiększę. Teraz będzie to lepiej widać. Więc na tej płycie u mnie był uszkodzony tutaj ten IC Power Management. Dwóch tych tutaj był jeden, tego nie było, rezystora, czyli już wiem, że tu jest rezystor, a tu jest kondensator. I co wam powiem? Ścieżki tutaj są po prostu wyjedzone, nic nie ma. I teraz pytanie, jak to odratować? Bo w ogóle nic tam nie ma. Tu wiem, że na pewno będzie z tym połączony ta część rezystora. Tu nic nie ma z tej strony. Tu jest częściowo wyjedzone. I z tej strony jest normalnie. Tutaj była ta nóżka jedna wypalona jakby. Czyli było jakieś zwarcie. Reszta nóżek było ok. Dalej już było ok tutaj. Także ta cała sekcja tutaj, o, była zniszczona. Jest nadal zniszczona, bo tu w ogóle nie ma padów. I teraz jak to odratować? Pytanie jest. Na tym zakończę drugą część. Na razie kamerka się nie włącza. Jeszcze. Jeszcze będę walczył, po prostu. Ale już wiem, że tutaj muszę mieć jakiś rezystor. A tam w ogóle nic nie było. No i jak to zrobić? To jest najważniejsze. Jak nie ma w ogóle ścieżek, czy tu już jest płyta do wywalenia? Czy może jakoś uda się tu uratować? Jakby to była masa tutaj. Załóżmy po tej stronie. To by było super.
bo wtedy bym pociągnął z tego, tutaj pada jakąś masę. Włożył tutaj jeszcze rezystora. To jest jakiś punkt pomiarowy. Także w tej kamerce poszedł tutaj. Ta cała sekcja jest uszkodzona od power management, zarządzania energią. Dlatego kamerka nie działa. Dopiero to znalazłem pod mikroskopem. Żałuję, że tego wcześniej nie zobaczyłem. Mądry Polak po szkodzie. Bo wcześniej, powiem wam, walczyłem tak o. Tutaj z tym i tym kondensatorem je wymieniałem. Tutaj nic nie ruszałem. No i tutaj z tym kondensatorem i z tym rezystorem. No i oczywiście tutaj jeszcze z tym kondensatorem. Tu nie, w tej chwili nic nie ma. Czyli jest trochę do naprawy. I na tym zakończę na razie tą część, drugą. Zobaczymy, jak będzie dalej. Niedługo będę miał wolne, także postaram się jeszcze powalczyć z tą płytą. Nie poddaję się. Być może teraz, jak zobaczyłem na tym zdjęciu, że tutaj się wszystko wysypało, trzeba będzie obmyślać plan, jak to ewentualnie można by naprawić. Bo powiem wam, że wcześniej strasznie grzał się ten element tutaj. Tak się grzał niemiłosiernie, że aż parzył w ręce. Po wylutowaniu i tutaj poprawieniu nóżek od tego układu, wlutowaniu tutaj jakiegoś innego kondensatora z telefonu BlackBerry 9900, szukałem po prostu na pałę, bo inaczej co mogę zrobić? Nie mam żadnych schematów, tylko po wielkości. Raczej podłączając już z baterią i podładowarkę, nie grzeje się. Nie grzeje się już to, także tu już chyba coś jest poprawione. Brakuje jeszcze rezystora. Podejrzewam, że teraz jest układ jakby rozwarty i nie włącza się dlatego. Wszystko musi być tip-top. Skoro tu jest element, to musi być element. Dobra, już kończę. Wiecie o co chodzi. Power management uszkodzony w GoPro Hero.